Unia Leszno, numer 1 Roman Jankowski, numer 2 Robert Mikołajczak, numer 3 Zenon Kasprzak, numer 4 Sławomir Rypień, numer 5 Greg Hancock, numer 6 Dariusz Łowicki, rezerwowym jest Paweł Jonder i z numerem 8 rezerwowym jest Dariusz Baliński. Drużyna toruńskiego Apatora z numerem 9 Jacek Krzyżaniak, z numerem 10 Tomasz Świątkiewicz, z numerem 11 Mirosław Kowalik, z 12 Robert Sawina, numer 13 to Mark Loram, numer 14 Tomasz Bajerski, numer 15 pierwszy rezerwowy w drużynie toruńskiej Krzysztof Kuczwalski i numer 16 Waldemar Jaguś. Przed nami pierwszy wyścig dzisiejszych zawodów. Na starcie w kasku żółtym Roman Jakowski, w kasku czerwonym Jacek Krzyżaniak, w białym Robert Mikołajczak i w niebieskim przy zewnętrznej Tomasz Świątkiewicz. Pierwszy linię mety mija torunianin Jacek Krzyżaniak, za nim Roman Jankowski, trzeci jest Tomasz Świątkiewicz i na czwartym miejscu Robert Mikołajczak. 4-2 dla drużyny gospodarzy. Drugi wyścig zawodów. Na starcie w kasku czerwonym Mirosław Kowalik, w żółtym Zenon Kasprzak, w niebieskim Robert Sawina i w białym Sławomir Rypień. Naciskany przez Mirosława Kowalika Zenon Kasprzak dowozi do mety 3 punkty. Drugie miejsce Mirosław Kowalik, trzeci jest Robert Sawina i czwarty Sławomir Rypień. 3-3 w tym wyścigu i po dwóch startach 7-5 prowadzi drużyna toruńska. W wyścigu trzecim będziemy mieli możliwość obejrzenia obu zawodników zagranicznych startujących w dzisiejszych zawodach. W kasku żółtym Greg Hancock, Amerykanin startujący w barwach leszczyńskiej Unii. Obok niego w czerwonym Anglik Mark Loram, zawodnik toruńskiego Apatora. W białym Dariusz Łowicki i w niebieskim nowo kreowany niż polski juniorów Tomasz Bajerski. Wystartowali bardzo dobrze ze startu. Poszedł Greg Hancock, tuż za nim Mark Loram i w niebieskim kasku Tomasz Bajerski. Greg Hancock zwiększa przewagę nad rywalami. Atakuje Mark Loram, ale startujący na jawie Mark Loram ma kłopoty z opanowaniem motocykla. Zdecydowana przewaga Amerykanina. Greg Hancock pewnie zmierza po 3 punkty w tym wyścigu. Ale Anglik nie składa broni. Cały czas pogoni za zawodnikiem leszczyńskiej Unii. W czerwonym kasku widzą Państwo, Mark Loram goni Grega Hancocka. Po zewnętrznej, coraz bliżej Amerykanina. Greg Hancock nadal utrzymuje prowadzenie, ale startujący na jawie Mark Loram atakuje
przy krawężniku, udany atak Anglika i na ostatnich metrach Anglik Mark Loram okazuje się lepszy od Grega Hancocka. Trzecie miejsce zajmuje Tomasz Bajerski, czwarty jest Dariusz Łowicki i w tym wyścigu Apator Toruń wygrywa 4-2 i po trzech startach 11-7 prowadzi drużyna gospodarzy. Po trzech startach Torunianie prowadzą różnicą 4 punktów. Przed nami kolejny wyścig. W kasku niebieskim Robert Sawina, w białym Robert Mikołajczak, w czerwonym Mirosław Kowalik i na prowadzeniu Roman Jankowski. Za nim Sawina i po zewnętrznej wyprzedza Roberta Sawinę jego kolega klubowy Mirosław Kowalik. Jankowski na prowadzeniu, tuż za nim Mirosław Kowalik, zawodnik toruńskiego Apatora, startujący w tym sezonie pierwszy rok w barwach angielskiego Ipswich. Dysponuje bardzo szybkim motocyklem, atakuje po zewnętrznej Mirosław Kowalik. Jankowski odpiera atak, ale bardzo szybki GM Mirosława Kowalika i Kowalik na prowadzeniu. Drugi kapitan Leszczyńskiej Unii, Roman Jankowski. Kowalik, tuż za nim Jankowski, na trzeciej pozycji Robert Sawina i daleko z tyłu młodzieżowiec z Leszczyńskiej Unii Robert Mikołajczak. Po 3 punkty pewnie zmierza Mirosław Kowalik. Czerwony kask. Mirosław Kowalik, 3 punkty. Drugie miejsce Roman Jankowski, trzeci jest Robert Sawina i czwarty jego imiennik z Leszna Robert Mikołajczak. W czterech wyścigach 15-9 prowadzą podopieczni trenera Wojciecha Zabiałowicza i w tym momencie opiekun Leszczyńskiej Unii Zbigniew Jądel wprowadza do boju rezerwę taktyczną. W miejsce Sławomira Rypienia w kasku białym widzimy Grega Hancocka. Jest to zawodnik z rezerwy taktycznej. W kasku niebieskim Tomasz Bajerski, w żółtym Zenon Kasprzak i w czerwonym, świetnie jeżdżący w dzisiejszych zawodach, Mark Loram. Bardzo dobry start leszczynianie. Po zewnętrznej w czerwonym kasku próbuje atakować Mark Loram. Udanie odpiera atak Anglika Zenon Kasprzak, ale jeszcze nie odpuszcza Anglik. Mark Loram wychodzi na prowadzenie, tuż za nim Zenon Kasprzak, wojowniczy zawodnik z Wielkiej Brytanii. Bardzo dobrze radzi sobie w dniu dzisiejszym na toruńskim torze, dosiada Jawy 898 na prowadzeniu. Mark Loram, drugi Zenon Kasprzak, trzeci Greg Hancock. Greg Hancock prosto z Torunia jechał na finał światowy, ale udanie na trzecim miejscu Greg Hancock. Pierwszy Mark Loram, drugi Zenon Kasprzak, trzeci naciskany przez Tomasza Bajerskiego, przywozi jeden punkt do mety Greg Hancock i czwarty Tomasz Bajerski. 3-3 w tym wyścigu i 18-12 prowadzi drużyna toruńska. W wyścigu szóstym Greg Hancock za przekroczenie limitu 2 minut został wykluczony z tego wyścigu i osamotniony Dariusz Łowicki nie dał rady parze Jacek Krzyżaniak, Tomasz Świątkiewicz. Torunianie wygrali ten pojedynek 5-1 i zwiększyli przewagę w dzisiejszym meczu do 10 punktów po 6 wyścigach 23-13 i przed nami 7 wyścig dzisiejszych zawodów. Na starcie Anglik Mark Loram w czerwonym kasku, obok niego w żółtym Roman Jankowski w niebieskim. W miejsce Tomasza Bajerskiego, słabo spisującego się w dzisiejszych zawodach, startuje rezerwowy Krzysztof Kuczwalski i w białym kasku Robert Mikołajczak. Za chwilę przed nami wyścig 7, powtarzam, Loram, Jankowski, Kuczwalski i Mikołajczak. Bardzo dobrze wystartowali Torunianie. Na prowadzeniu Mark Loram, tuż obok niego Krzysztof Kuczwalski, na trzecim miejscu Roman Jankowski. Wspaniała jazda parą Loram przed Kuczwalskim, trzeci Jankowski i daleko z tyłu junior Leszczyńskiej Unii Robert Mikołajczak. Krzysztof Kuczwalski na prowadzeniu i jadący tuż przy nim Mark Loram, zawodnik młodego pokolenia. W ubiegłym roku Mark Loram stanął na podium indywidualnych mistrzostw świata juniorów, a w tym sezonie z powodzeniem broni bar toruńskiego Apatora. Przed chwileczką Krzysztof Kuczwalski miał defekt motocykla i
dzięki temu defektowi Leszczyńska Unia przywiezie do mety w najgorszym wypadku 3 punkty na prowadzeniu. Mark Loram zmierzający po 3 punkty w tym wyścigu. Na drugim miejscu Roman Jankowski, trzeci jest Robert Mikołajczak i na skutek defektu motocykla wyścigu tego nie kończy rezerwowy Krzysztof Kuczwalski. W tym wyścigu 3-3 i po 7 startach 26-16 prowadzi drużyna toruńska. Przed nami wyścig 8 dzisiejszych zawodów. Na starcie w kasku żółtym Zenon Kasprzak, w niebieskim Tomasz Świątkiewicz, w białym w miejsce Sławomira Rypienia startuje Paweł Jąder i w czerwonym Jacek Krzyżaniak. Bardzo dobrze wystartował Jacek Krzyżaniak. Przy krawężniku dany atak Tomasza Świątkiewicza i torunianie obejmują podwójne prowadzenie. Jako pierwszy w czerwonym kasku jedzie Jacek Krzyżaniak, w niebieskim tuż za nim Tomasz Świątkiewicz, trzeci jest Zenon Kasprzak i czwarty Paweł Jąder. Proszę Państwa, czołowy reprezentant Polski Jacek Krzyżaniak ma właśnie defekt motocykla. Tomasz Świątkiewicz na prowadzeniu, drugi Zenon Kasprzak, trzeci Paweł Jąder. Kolejna strata pewnych punktów przez drużynę toruńską. W poprzednim wyścigu podobny pech spotkał Krzysztofa Kuczwalskiego. Tym razem sprzęt zawodzi Jacka Krzyżaniaka. Jako pierwszy linię mety efektownie na jednym kole mija Tomasz Świątkiewicz, drugi jest Zenon Kasprzak i trzeci, mający jakieś kłopoty ze sprzętem, Paweł Jąder. Po 8 wyścigach 29-19 prowadzi drużyna Wojciecha Zabiałowicza. Po 8 wyścigach Apator prowadzi z Leszczyńską Unią różnicą 10 punktów i biało-niebiescy, aby zmniejszyć różnicę porażki, wprowadzają rezerwę taktyczną. Za Dariusza Łowickiego w białym kasku startuje Roman Jankowski, w czerwonym Mirosław Kowalik, w żółtym Greg Hancock i w niebieskim Robert Sawina. Bardzo dobrze wystartowali Leszczynianie na prowadzeniu. Jankowski przed Hancockiem. Hancock wyprzedza kapitana Leszczyńskiej Unii. Na trzeciej pozycji jest Mirosław Kowalik, ale atakuje zaciekle Mirosław Kowalik po zewnętrznej. Wyprzedza Romana Jankowskiego. Jeszcze jeden udany atak. I Mirosław Kowalik na drugiej pozycji. Na prowadzeniu w dalszym ciągu Amerykanin Greg Hancock, ale Mirosław Kowalik rzuca się w pościg za stranieri Leszczyńskiej Unii. Hancock przed Kowalikiem, na trzeciej pozycji jest Roman Jankowski. I po zewnętrznej atakuje Mirosław Kowalik. Greg Hancock nadal na prowadzeniu, ale ciągle naciskany przez Mirosława Kowalika i udany atak torunianina przy krawężniku. Mirosław Kowalik wychodzi na prowadzenie. Na drugim miejscu Greg Hancock, ale próbuje atakować Amerykanin. Jednak torunianin zdobywa 3 punkty. Drugie miejsce Greg Hancock, trzeci jest Roman Jankowski i czwarty Robert Sawina. Tym samym Leszczynianie nie zdołali zmniejszyć różnicy. Nadal prowadzą torunianie różnicą 10 punktów, 32-22. I przed nami wyścig 10, w którym zobaczymy w kasku niebieskim Tomasza Świątkiewicza, w kasku białym w miejsce Sławomira Rypienia startuje rezerwowy Leszczyńskiej Unii Dariusz Baliński, w czerwonym niezawodny Anglik Mark Loram i w niebieskim tuż przy bandzie, przepraszam, w żółtym kasku tuż przy bandzie Roman Jankowski, powtarzam, w niebieskim Tomasz Świątkiewicz, w białym Dariusz Baliński, w czerwonym Anglik startujący w barwach toruńskiej drużyny Mark Loram i w żółtym Roman Jankowski. Jest to 10 wyścig zawodów po 9 startach, 32-22. Wyścig zostaje przerwany, taśmę dotknął Leszczynianin Dariusz Baliński, który zostaje z tego wyścigu wykluczony. Wyścig zostanie powtórzony w trzyosobowym składzie, na starcie którego staną Świątkiewicz, Loram i Roman Jankowski w kasku żółtym.
widoczny właśnie na Państwa ekranach. Świątkiewicz, Loram, Jankowski, wyścig 10 przed nami. Wystartowali bardzo dobrze ze startu. Wyszedł Roman Jankowski. Jankowski, proszę Państwa, startujący w tym wyścigu na GM-ie, obejmuje prowadzenie. Przy krawężniku próbuje atakować młody Tomasz Świątkiewicz i w czerwonym kasku Mark Loram, startujący na Jawie, reprezentant Anglii. Jankowski przed Świątkiewiczem i Markiem Loramem. Ale Loram przesuwa się po zewnętrznej na drugą pozycję i rzuca się w pościg za kapitanem Leszczyńskiej Unii, popularnym Jankesem. Jankowski udanie odpiera ataki. Byłaby to swego rodzaju sensacja, bowiem Mark Loram nie przegrał w dzisiejszych zawodach jeszcze z nikim. A tutaj Roman Jankowski prowadzi przed właśnie angielskim żużlowcem i na trzeciej pozycji Tomasz Świątkiewicz. Jankowski i ostatni atak Marka Lorama po zewnętrznej. Udanie Jankowski i ostatnie metry, proszę Państwa, Jankowski jako pierwszy mija linię mety i pokonuje Marka Lorama. Cieszą się w tym momencie leszczyńscy kibice, którzy przyjechali do Torunia. Pierwszy Roman Jankowski, drugi Mark Loram, trzeci Tomasz Świątkiewicz. 3-3 w tym wyścigu i po 10 startach 35-25 dla drużyny Wojciecha Żabiałowicza. Przed nami wyścig 11, na starcie którego stoją Waldemar Jaguś, rezerwowy toruńskiej drużyny, który zastąpi Roberta Savinę. Dariusz Łowicki w kasku białym, w czerwonym, półfinalista indywidualnych mistrzostw świata. Jacek Krzyżaniak i najbliżej nas w kasku żółtym Zenon Kasprzak. Jest to wyścig 11. Po 10 startach 35-25 prowadzi drużyna toruńska. Wyścig 11. Jaguś, Łowicki, Krzyżaniak, Kasprzak. Wystartowali bardzo dobrze ze startu. Poszedł Zenon Kasprzak. Obejmuje prowadzenie. Tuż za nim kłopoty z motocyklem ma Waldemar Jaguś, młodzieżowy z toruńskiej drużyny. W czerwonym kasku na drugą pozycję wychodzi po błędzie swego kolegi Jacek Krzyżaniak. Na trzeciej pozycji jest Dariusz Łowicki. Na prowadzeniu Zenon Kasprzak pewnie zmierza do mety po 3 punkty. Dużą przewagę osiąga Zenon Kasprzak. Na drugiej pozycji jest Jacek Krzyżaniak, który w dzisiejszych zawodach miał kłopoty z motocyklem. Jak wiadomo, jego motocykle przygotowuje jeden z najlepszych mechaników na świecie, Niemiec Otto Weiss. Ale w dniu dzisiejszym już raz zawiódł sprzęt Jacka Krzyżaniaka. Na drugiej pozycji w kasku czerwonym Jacek Krzyżaniak, na prowadzeniu startujący w dzisiejszych zawodach na Jawie Zenon Kasprzak, drugi Krzyżaniak, trzeci jest Dariusz Łowicki, który tak świetnie pojechał przed kilkoma dniami w meczu pucharowym przeciwko Sparcie Polsat Wrocław, w którym to meczu zdobył aż 12 punktów i na czwartym miejscu jest rezerwowy toruńskiej drużyny młodzieżowiec Waldemar Jaguś, Zenon Kasprzak i ponownie, proszę Państwa, defekt motocykla na ostatnich metrach Jacka Krzyżaniaka pozbawia pewnych punktów toruńską drużynę. 5-1 dla drużyny leszczyńskiej. Pierwszy Zenon Kasprzak przed Dariuszem Łowickim i Waldemarem Jagusiem. Jacek Krzyżaniak ma drugi w dzisiejszych zawodach defekt. Na pewno nie będzie zadowolony z tego faktu mechanik Otto Weiss, który wiadomo jest jednym z najlepszych na świecie. Przygotowuje GM nie tylko Krzyżaniakowi, ale jak wiadomo i Gustafsonowi, Adamsowi. 5-1 w wyścigu 11 dla Leszczyńskiej Unii. I po 12 wyścigach Toruńska Patent prowadzi 36-36 punktów przewagi toruńskiej drużyny. Przed nami wyścig 12, w którym Leszczyniany dokonują kolejnej zmiany taktycznej. Miejsce Roberta Mikołajczaka, Zenon Kasprzak, który właśnie jest na prowadzeniu. W kasku niebieskim atakuje go młodzieżowiec Tomasz Bajerski, w żółtym Greg Henko i w czerwonym Mirosław Kowali. Kasprzak przed Bajerskim, ale Bajerskiego wyprzedza Greg Henko. Po dużym atakuje właśnie Amerykanin. Nadal Zenon Kasprzak na prowadzeniu. Greg Henko po zewnętrznej. Udany atak Leszczyniany na prowadzeniu przy krawężniku. Tomasz Bajerski, startujący na GM-ie, najlepszy młodzieżowiec naszego kraju. Proszę Państwa, na prowadzenie nieoczekiwanie chodzi Greg Henko. Zenon Kasprzak spada aż na trzecie miejsce. Drugi jest Tomasz Bajerski. Greg Henko i ponownie atakuje Tomasz Bajerski, nieustępliwy w tym wyścigu. Wychodzi na prowadzenie. Drugi jest Amerykanin startujący w barwach leszczyńskiej Unii. Trzeci dopiero Zenon Kasprzak.
i czwarty mający kłopoty ze sprzętem Mirosław Kowalik. 3-3 w tym wyścigu, niestety Leszynianie nie zdołali odrobić 6-punktowej przewagi toruńskich Aniołów. 39-33 po 12 startach i przed nami wyścig 13, w którym na starcie zobaczymy Dariusza Łowickiego w kasku białym, Tomasza Świątkiewicza w kasku niebieskim, Zenona Kasprzaka w kasku żółtym i w kasku czerwonym, Mark Loram, Anglik startujący w barwach toruńskich Aniołów. Przegrał w dzisiejszych zawodach poprzedni wyścig z Romanem Jankowskim, ale jest to zawodnik nieustępliwy, zawodnik światowego formatu i przed nami wyścig 13. Powtarzam, w kasku białym Dariusz Łowicki, w kasku niebieskim trzeci młodzieżowiec z naszego kraju Tomasz Świątkiewicz, w kasku żółtym Zenon Kasprzak i od przy zewnętrznej najbliżej nas czerwony Mark Loram. Podniosło angielskiego żużlowca na starcie, na prowadzeniu Zenon Kasprzak. Po zewnętrznej atakuje Mark Loran, drugi jest Tomasz Świątkiewicz. Bardzo dobrze jeździ ten młodzieżowiec w dzisiejszych zawodach, czwarty Dariusz Łowicki. Kasprzak przed Markiem Loranem. Czyżby także Zenonowi Kasprzakowi udało się pokonać angielskiego żużlowca w dzisiejszych zawodach, tak jak to uczynił w poprzednim starcie Roman Jankowski? Kasprzak, zdecydowana przewaga w kasku czerwonym, na drugim miejscu Mark Loran, trzeci jest Tomasz Świątkiewicz i czwarty Dariusz Łowicki. Stępliwy Mark Loran ponownie rzuca się na ostatnich metrach do walki i nieznacznie o błysk szprychy wyprzedza Zenona Kasprzaka. Nie udało się popularnemu Kasprowi wygrać z Markiem Loranem. Pierwszy na mecie jest Anglik, drugi Zenon Kasprzak, trzeci Tomasz Świątkiewicz i czwarty Dariusz Łowicki. 4-2 dla drużyny toruńskich Aniołów. 43-35 po 13 wyścigach i przed nami za chwileczkę wyścig 14, na starcie którego zobaczymy Sławomir Rypień, który w dzisiejszych zawodach tylko raz zaprezentował się państwu, później zastąpiony został przez rezerwowych, a także rezerwę taktyczną w kasku niebieskim Tomasz Bajerski, w kasku żółtym Roman Jankowski i w kasku czerwonym Mirosław Kowalik, startujący pierwszy sezon w barwach angielskiego Ipswich. Jak widać, to bardzo procentuje w startach na krajowych torach. W kasku białym Rypień, niebieskim Bajerski, żółtym Jankowski i w czerwonym od zewnętrznej Mirosław Kowalik. Bardzo dobry start młodzieżowca Leszczyńskiej Unii, Sławka Rypienia. Tomasz Bajerski próbuje atakować przy krawężniku. Obaj Torunianie wyprzedzili młodzieżowca Leszczyńskiej Unii. Na prowadzeniu Roman Jankowski w czerwonym kasku, Mirosław Kowalik, niebieskim Tomasz Bajerski i daleko z tyłu młodzieżowiec Leszczyńskiej Unii, Sławomir Rypień. Jankowski startujący w tym wyścigu na GM-ie, w pierwszych swoich startach startował na Jawie, przesiadł się, zmienił motocykl, teraz na GM-ie, ale atak Tomasza Bajerskiego przy krawężniku udanie odpiera kapitan Leszczyńskiej Unii, naciskany przez obydwu zawodników toruńskich. Tym razem Tomasz Bajerski wyprzedza Romana Jankowskiego. To samo czyni Mirosław Kowalik. Torunianie prowadzą 5-1. Pierwszy Tomasz Bajerski, indywidualny mistrz Polski juniorów. Drugi, linię mety przy aplauzie kibiców zmija Mirosław Kowalik. Trzeci jest Roman Jankowski i czwarty Sławomir Rypień. 5-1 w tym wyścigu dla drużyny toruńskiej. 48-36 po 14 wyścigach i wiadomo, że Torunianie tego meczu już na pewno nie przegrają. Przed nami wyścig 15, w którym na starcie zobaczymy miejsce Roberta Mikołajczaka, rezerwowy Dariusz Baliński, który w pierwszym swoim występie na torze wykluczony został za dotknięcie taśmy w kasku niebieskim. Miejsce Roberta Sawiny, słabo spisującego się w dzisiejszych zawodach, wystąpi Krzysztof Kuczwalski, który w pierwszym swoim wyścigu na prowadzeniu miał defekt motocykla. W kasku żółtym obok Krzysztofa Kuczwalskiego wystąpi Greg Hancock i w kasku czerwonym Jacek Krzyżaniak.
półfinalista indywidualnych mistrzostw świata seniorów, czołowy żużlowiec z naszego kraju, który w tym sezonie, na początku sezonu bardzo dobrze spisywał się w rozgrywkach ligowych, a także w indywidualnych mistrzostwach świata, dobrnął aż do finału, do półfinału indywidualnych mistrzostw świata. Na Państwa ekranie Greg Hancock, zawodnik światowego formatu, który nie potwierdza w dzisiejszych zawodach umiejętności, jakie prezentuje na światowych torach. Powtarzam jeszcze raz, w kasku białym Dariusz Baliński, niebieskim rezerwowy toruńskiej drużyny Krzysztof Kuczwalski, który w poprzednich meczach startował jeszcze w pierwszej szóstce swojej drużyny. Tym razem jest rezerwowym w dzisiejszych zawodach. W pierwszym swoim starcie miał defekt motocykla. W żółtym kasku Greg Hancock i w czerwonym Jacek Krzyżaniak, który w dzisiejszych zawodach miał już dwa defekty motocykla. Przed nami wyścig 15, ostatni dzisiejszych zawodów. Po 14 startach 48-36 prowadzi toruńska drużyna. Bardzo dobrze wystartował Krzysztof Kuczwalski w kasku niebieskim na prowadzeniu. Atakuje po zewnętrznej Greg Hancock. Bardzo dobry atak. Amerykanin wychodzi na prowadzenie, ale Krzysztof Kuczwalski nie rezygnuje z walki. Zwiększa się pościg za żużlowcem Leszczyńskiej Unii. Na trzecim miejscu jest Jacek Krzyżaniak. Jest to swego rodzaju niespodzianka, bo Jacek Krzyżaniak w dwóch pierwszych startach zdecydowanie wygrał. W dwóch pozostałych miał defekty motocykla na punktowanych miejscach. Tu w tym wyścigu jedzie na trzeciej pozycji. Jakieś kłopoty motocykla ma rezerwowy Dariusz Baliński, który zrezygnował już z walki o punkty. Na prowadzeniu Greg Hancock, drugi Krzysztof Kuczwalski, trzeci Jacek Krzyżaniak. Greg Hancock pewnie zmierza po 3 punkty. Jeśli Amerykanin dowiódłby zwycięstwo do mety, byłoby to jego pierwsze zwycięstwo w dzisiejszych zawodach. Greg Hancock, kas żółty, zdecydowana przewaga. Drugi Krzysztof Kuczwalski, trzeci Jacek Krzyżaniak. 3-3 jako czwarty do mety dojeżdża Dariusz Baliński. Wyścig 15 kończy się remisowo 3-3 i całe zawody 51-39 wygrywa drużyna Apatora Elektrim Toruń. Punkty dla Unii w dzisiejszych zawodach zdobyli Roman Jankowski 11 w 6 startach, Robert Mikołajczak 1 w 3 wyścigach, Zenon Kasprzak 13 w 6 startach, Sławomir Rypień 0 w 2 startach, Greg Hancock 10 w 6 startach, Dariusz Łowicki 3 w 4 wyścigach, Paweł Jonder 1 w 1 wyścigu i Dariusz Baliński 0 w 2 wyścigach. Dla drużyny toruńskiej Jacek Krzyżaniak 7, w tym aż 2 defekty, Tomasz Świątkiewicz 8, Mirosław Kowalik 10, Robert Sawina 2, Mark Loram 14, Tomasz Bajerski 7 w 4 startach, rezerwowy Krzysztof Kuczwalski 2 w 2 wyścigach i drugi rezerwowy Waldemar Jaguś 1 w 1 wyścigu. Tomasz Bajerski dzierży od 3 dni tytuł młodzieżowego indywidualnego mistrza Polski. W dzisiejszych zawodach początek miałeś bardzo słaby. Później wygrałeś w fascynującym stylu 2 wyścigi. Co było powodem słabszej postawy na początku zawodu? Słabszym powodem było, źle się na pierwszy bieg, źle się przełożyłem i nie ten motocykl. Myślałem, że tor będzie inny, a tor był jeszcze inny. No i miałem problemy z przełożeniami, ale na 2 ostatnie biegi zmieniłem motocykl i już było wtedy wszystko w porządku.